Z jakim układem samochodu osobowego współpracuje system przeciwblokujący ABS, zawieszenia hamulcowym kierowniczym? System ABS ma za zadanie nie doprowadzić do wpadnięcia kół w poślizg przy hamowaniu, a więc będzie współpracował z systemem hamulcowym, z układem hamulcowym. Zawieszenie, układ kierowniczy nic tutaj do tego nie mają. Oczywiście są ważne, bo korzystając z uruchomienia systemu ABS, zarówno układ zawieszenia, przepraszam, jak i kierowniczy będą odgrywały znaczną rolę. Układ kierowniczy pozwoli nam w momencie działania systemu ABS zmienić kierunek jazdy. Jeżeli nie mamy ABS-u, wcisnęlibyśmy hamulce i próbowalibyśmy odbić samochodem, momentalnie stanie się podsterowny. Stracimy nad nim kontrolę.